Już po raz siódmy z okazji Narodowego Święta Niepodległości na ulicach Płocka będą rozdawane marcelinki, czyli ciasteczka w kształcie kapelusza Marceliny Rościszewskiej. To wspólna inicjatywa Instruktorskiego Kręgu Myśli Braterskiej Płockiego Chówca ZHP i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24. Właśnie w siedzibie szkoły odbyło się tradycyjne już ozdabianie marcelinek. Ciasteczka upiekli nauczyciele oraz rodzice uczniów. Do wspólnego dekorowania zaprosili m.in. prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Spotkanie poprzedziły występy. Patriotyczne wiersze i pieśni zaprezentowali uczniowie Szkoły Przysłonecznej oraz ich nauczyciele. Na osiedlu Miodowa Jar oddano do użytku kolejny blok z mieszkaniami komunalnymi. Pod adresem Miodowa 49 zamieszka 9 rodzin. Klucze nowym lokatorom wręczył prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. To już, szanowni państwo, siódmy z budynków. W sumie to jest blisko 90 mieszkań. Przed nami jeszcze 6 budynków i kolejne 90 mieszkań, które chcielibyśmy w najbliższym czasie, tak jak ten budynek, właściwie od podstaw pobudować i oddać mieszkańcom. Lokale mają powierzchnię od 23 do 57 metrów kwadratowych. Spełniają standardy dla nowoczesnych mieszkań kwaterunkowych. Są wyposażone m.in. w kuchnię, armaturę łazienkową, glazurę i terakotę. Budynek jest też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.